Siema, z tej strony Zubek, witajcie w kolejnym odcinku z serii Pokémon PR Randomizer Nuzlocke. Jak widzicie, jestem w Arbok City, albo Town City, przy muzeum. Nie bez powodu, bo jak wiecie, w poprzednim odcinku znaleźliśmy Skamielinę, chyba Skull Fossil, i dostaniemy teraz Pokémona, którym będzie Smeargle. Spodziewałem się czegoś lepszego. Czemu takie gówno, no? Czemu? Jakie to ma staty w ogóle? On tempo, ohoho, sketcha, no super. Jezu, nie lubię tego. Nie lubię po prostu Smeargla, no. Raczej to jest jeden z tych Pokémonów, tego nigdy nie użyję. O, już widzicie na taki mam team. No w sumie to team się nie zmienia od poprzedniego odcinka, poza tym, że go wyekspiłem wszystkich. No, XP oczywiście używają cheata, więc jak widzicie, nie wszyscy mają takie same levele. To mamy 34, 33, 32, 31, 33, 30... Też chyba mówiłem, macho. No i właśnie, tak to bywa. Dobra, teraz po zdobyciu tej odznaki mam iść do Pastorii. Tylko czy ja chcę iść tędy, czy tamtędy? W sumie zobaczyłbym, czy mogę pójść tam i sobie złapać Pokemona. A jeśli chodzi o Timilka, to tutaj się w sumie tylko chyba Virtus Signal Beama nauczył. Ten się Dragon Breath'a nauczył, ten jest Fanga. Ten się nic nie nauczył, ją nauczyłem Fly'a i Macho też się nic nie nauczył. Więc no, tego się level w sumie pozmieniało. Dobra, teraz mogę tu przejść. Route 212. I guess, wydaje mi się, że tu nic nie łapałem na tej drodze. Znaczy, na pewno nie, tylko wiecie, czy numer jest jakiś. To na pewno. Dobra, to jest cała ta droga, więc mogę tu se tylko pójść złapać Pokemona. Co z miłą chęcią zrobił. Policjanci tylko w nocy oczywiście walczą. Tu mogę coś z wędki w sumie złapać. Ale no, zobaczymy, może tu coś będzie jeszcze. O, to są ci właśnie bogaci, to oni dużo hajsu dają. Dobra, jest trawa. Tutaj coś jest, tu nic nie ma, dobra. O, nic nie spotkałem. Ale jednak i mógłbym w sumie tu coś złapał. No. Coś. Przez chwilę myślałem, że to jest shiny. W sumie nawet nie wiem, jak shiny Glamio wygląda, jak on wygląda w ogóle. Taki fioletowy. Spoko w sumie. No nie jest to jakiś też Pokémon moich marzeń oczywiście, ale go złapię, bo to jest zawsze Pokémon. Jezu, no go nie zaatakuję, bo go zabiję czymś. Znaczy, Mancios schód trochę. Znaczy, no bardzo schód, ale no jednak jest kojarzony z kimś takim. A lubi koty, więc pasuje, I guess. Przepraszam, Mancio, weź mnie to nie zabijaj, dobra. Lubię cię, lubię mniej więcej, okej. Okay? No, przepraszam. Ale nie miałem pomysłu. Chciałem Gessler nazwać, ale jak zobaczyłem, to jest chłop, to uznałem. Nie, dlatego nie. Politoad. Kurwa, nie trafiłem, serio. Myślałem, że zawsze trafię w Frenzy Plant. W ogóle mam pomysł, żeby nagrać sobie poradnik do Monster Hunter World. Tylko ja jeszcze nie ogarniam tej gry. Chcę się nauczyć jakiejś broni używać, a następnie robić filmiki w formie poradników, jak typu wiecie, jakieś takie kombosy z tych broni, jakieś, jak działają w ogóle, mechanika i w ogóle. To mogło być spoko. O, Bant! O Jezu, abym chciał Baneta. I wydaje mi się, to mogło być spoko. Też wydaje mi się, że nagram coś w stylu, że się po prostu poluję na bossy, znaczy na bossy, na potwory. To będzie coś w stylu takiego, wiecie, meme montage, jak są z gier takiego, właśnie tego typu, są takie montaże. Wiecie, takie meme montage, że kurde, wiecie, najbanem wszystkiego w tym montażu, że się ciężko połapać w pewnym momencie. Ale byłoby to z komentarzem i byłoby to trochę takie, o, takie obekowe, tako po prostu, żeby se było. No i wydaje mi się, to mogło być na takie spoko, ale no nie wiem. Zależy. Zależy, czym się będzie chciał to sobie nagrać. Bo już tak naprawdę nagrałem chyba dwa razy, ale jakoś tam nie odzywałem prawie w ogóle ani nic. No Jezu, Pokemon... Czemu Pokemon zmienił? Czemu mi się Pokemon zmienił sam, o co chodzi? Na jego szabilitkę ma czy coś? Nie wiem, Pokemon mi się zmienił sam. Wstawmy sobie Macho, bo teraz Macho jest najbliżej ewolucji, no bo drugi jest Salami na 50 którymś tam. A dobra, zapomniałem, że w tej generacji pod Y-kiem jest Sweep Powder. No świetnie w sumie. No szybko, tak to trochę dziwacznie zabrzmiało. No spoko, bo mogę jakieś Pokemona nauczyć do łapania Pokemonów innych. No tylko nie mam takiego Pokemona, póki co. Mam nadzieję, że to się zmieni oczywiście. Też ogólnie mam pomysł na serię, znaczy serię, no tak o, takie odcineczki, gdzie sobie przychodzę jakąś grę Pokémon pod ich warunkami, bo to jest dosyć popularne. W zagranicy, znaczy było popularne, teraz to trochę mniej jest, znaczy dużo osób to jeszcze nagrywa, ale no
wcześniej to było bardziej popularne. Ja chciałem coś takiego na YouTube'a wprowadzić polskiego, ale jako śledztwo wygrało. Już nawet miałem nagrany materiał z Pokémon Crystal, tylko baby Pokémonami. To było dosyć łatwe, byłem w szoku ogólnie. Spodziewałem się, że to będzie, wiecie, jakieś kurwa trudne w ogóle wszystko, że się zesram tam. Normalnie Lensa pokonałem wszystko i kurde, nie wiem. Jedyny problem to miałem chyba z Mortim, I guess. A tak to jakoś dałem radę. I mówię, miałem materiał zrobiony, tylko nie chciałem się go zmontować i ostatecznie nie ma tego materiału, jak widać. I sobie o tym właśnie przypomniałem, bo ten, Freaky, on takie coś zaczął nagrywać. On nagrał chyba DJ-em Fire Red'y tylko, to ja myślałem, żeby też takie coś nagrać. Też z Fire Red'ów, tylko że innym Pokémonem. Co mogłoby być... Czy to byłoby trudniejsze w sumie? To w sumie z tym Pokémonem, co ja bym chciał przejść, to nie byłoby może trudniejsze, ale na pewno byłoby to trudne. O, pewnie, nie wiem, kurde, mówić wam, jakiego Pokémona bym chciał zrobić. Aluj, powiem, no ale w sumie nie wiem, czy ja to zrobię. Pokémon Fire Red, ale tylko Charmanderem. Ice Beam, o tak, tak. No i tylko tym Charmanderem bym przechodził. I to też nie byłoby jakieś trudne, bo tam wiedziałem, że Charmander się jakiegoś Big Bake'a może nauczyć, jakieś inne ruchy, wiecie, do... żeby kontrować słabości swoje. I to byłoby spoko, bo bym go nauczył Brick Breaka i na przykład na Lorelei bym mógł pokonać, pójść. Mógłbym Bruno pójść pokonać jakoś. Bo się Rayleigh'sa też chyba uczy przez TM-a, I guess. No i jakoś by tam poszło to chyba. Mogę spróbować, możecie napisać w komentarzu. I wracając do gierki, jesteśmy w Pastoria. Czy ja już mogę pójść na salę? Owszem, mogę. Ale najpierw bym chciał zobaczyć sobie, znaczy zobaczyć, złapać sobie dwa nowe Pokémony. Jednym z nich jest w Safari i się zastanawiam, jak chcę to zrobić. Bo w Safari jest też taka zasada, że można sobie wybrać Pokémona. Znaczy, bo w Safari są takie jakby zasady różne. Czyli niektórzy robią normalnie, że pierwszy Pokémon, jakiego spotkają, łapią. Inni robią, że łapią w Safari jednego Pokémona na każdą strefę, a inni po prostu łapią Pokémona, jakiego sobie wybiorą. Więc ja uznaję, że zrobię sobie Pokémona, jakiego wybiorę, okej? Okay? No i... to zupełnie tak, że wy nic nie macie do gadania wobec tego, ale... Rapidash, o, ognisty Pokémon, byłby spoko. A tu jest Rapidash, Ariados, Luminion. Nigdy tego w sumie nie miałem. Hitmonlee byłby kozak Pokémon. Marip, Kiamfarosik, no Amfarosik byłby. Chimchar, mógł, okej. Okay. To ciekawe, zgaduję, że pewnie na każdej strefie są inne Pokémony, więc fajnie byłoby wszędzie pojeździć. Dobra, no to tutaj to sobie Chimchar i Rapidash mnie najbardziej interesują, na tamtej strefie, jeszcze chciałbym tu zobaczyć. Magby, o Boże, Magmortar byłby spoko. Czy ja mam Magmarizer? Nie mam. Myślałem, że jakbym miał Magmarizer, to bym go złapał, tego Magbiego. Jeszcze sobie trochę pochodzę i znajdę coś fajniejszego. Złapię tak, albo Magbiego, Magby, albo Chimchar póki co. Dobra, mamy Gebajta. Another fucking pseudo-legenda. Nie wiem, jak go mogę nazwać, jak mam Gebajta. Już tak sobie widziałem, jak mam tego Magmortara, czy na Magmara, albo Infernape'a. Ajajaj. No może jeszcze kiedyś go spotkam. Dobra, Gebite, no to... Gabrysia, bo tak się w sumie Gabite, Gabrysia, Garchomp, Gabrysia, takie... No nie mam pomysłu, okej, okay, kurwa mać. Ciekawe, ile tam legend mogę spotkać w tym safari, ale... Nie wiem, Gabite jakoś wolę w sumie, bo Garchomp będzie naprawdę fajny, tylko go będę musiał wziąć. Póki co mam z salami, ale z salami zawsze mogę wymienić. Jolly Nature, Speed za Spec Attack. To jest nawet dobre, bo Gabite jakoś pod Spec Attack nie jest. On jest bardziej pod Attack, więc to będzie ciekawe na pewno. Na którym on się uczy w ogóle? Sprawdzę, na którym się uczy Dragon Claw. Zgadujesz gdzieś tak 34? Mi się wydaje, że on się dosyć szybko uczył Dragon Claw. Musselarnet, czwarta generacja, Diamond i Pearl. A nie, 34, byłem blisko dosyć. Zgadujesz gdzieś tak 34. Okej. Okay. Mógłbym go wziąć do teamu, tak bez kapy, nawet teraz. Już mamy nawet sporo nowych Pokémonów, które mogę używać. Mamy Gekiego, mamy Muno, mamy Claudie, Leniego, Bounty, Fiddlesticka, Gabrysie. Ciebie nie, no teoretycznie Mandzio też bym mógł użyć. Mamy go, mamy Poziarę i Zeropu. Szkoda tylko, że tych Pokémonów tutaj na górze już pewnie nigdy nie użyję. No i tu... Dobra, nieważne. Dobra, i kontynuując, mogę jeszcze sobie złapać tu Pokémona. Mam nadzieję, że coś znajdę fajnego. Proszę, coś... zamknę oczy aż. To jest chyba jakiś ptak? What the fuck? A nie, Furet, no to chuj. To Another Encounter. To brzmiało trochę jak Pidgey albo Spearow. Nie, Spearow nie. Dobra, zamykam znowu. O, to jest coś...
Jakiś Rajdon? Rajdon Rayperio? Rayperio, zgadłem, kurde! O luju, zgadłem. Dobra, tylko czego nie zabiję przypadkiem? Ultra Ball. Nie wierzę, zgadnę Pokemona, ja pierdzie, jestem kozak. Nie, bym go zaatakował, ale się boję, że go zabiję. Czego bym go mógł nie zabić? Spróbuję Signal Beamem. Przeżyj, please. To muszę się wyleczyć, bo zaraz mnie walnie pewnie z moim szczęściem kryta czy coś. Dobra, Ultra Ball. No, kurde, zgadłem Pokemona, ja pierdzielę, ale jestem z siebie dumny. Rayperior. Rayperiora też bez kapy mógłby... Kurwa, przecież mam idealną nazwę dla niego. Duparior, kurwa. Na początku serii wymyśliłem nazwę. Duparior, teraz ją miałem okazję wykorzystać. O nie, ty tu poszedłeś, wpierdalaj mi stąd, tu idziesz. No bash full, czyli nic mu nie zmienia. Dobra, i masz Solid Rock, Powers Down, Super Effective Moves. Ale że w jakim sensie? Że moje super efektywne ruchy są słabsze, czy że na mnie użyte? Bo wpiszę sobie Solid Rock z Pokémon na Google, może mi wskoczy. Solid Rock reduces damage from super effective moves. Okej, dobra, czyli to jest spoko, czyli zmniejsza damage, który obrywam. No, to też jest tam trochę taki filter, coś w tym stylu, I guess, podobnie działa chyba. I okej, mamy 19 minut odcinka. No to gdzieś tak nie wiem ile będzie, z 8 może 9. Spróbuję jeszcze salę przejść i wtedy odcinek zakończę. Kurde, naprawdę, szkoda, że w tych odcinkach się tak mało dzieje, bo ja robię tak mało. To jest który, 6 czy 7 odcinek? Chyba 7, a ja kurde tak mało robię. Czekaj, ewidentnie nie tędy droga. Lepiej byłoby chyba jakbym nagrywał dwugodzinne materiały i takie naprawdę dosyć konkretnie skondensowane. Ale no, troszkę mi się nie chce, jakoś w sumie wygodniej mi jest jak montuję półgodzinny materiał zamiast godzinnego, jak w przypadku Hollow Knighta robiłem. A propos Hollow Knighta, ten, przywrócić Hollow Knighta jako serię? Tak coś mnie ostatnio kusi, żeby zagrać znowu. I bym sobie mógł to zrobić. Bo nie wiem czy mi się będzie chciało, bo mogę, nie wiem, nagrać odcinek, dwa, ale czy mi się nie znudzi przypadkiem znowu. Bo znając mnie, to mi się może szybko znudzić. Też bym chciał być trochę mniej kojarzony z tymi Pokemonami, bo jestem tylko z Pokemonami dosłownie kojarzony póki co. Tak naprawdę tylko Pokemony nagrywam, bo jakoś nie mam ochoty na nic innego nagrywać. Dlatego Monster Huntera bym nagrał, ale może nawet zaraz nagram po tym odcinku, I guess. Jeszcze jedną próbę zrobię. Dobra, jesteśmy przy... Jak on się nazywał? Wallace? Nie, Wallace był czempionem w Emeraldach. Coś z Wall. Wydaje mi się, że to może być Crash. To jest Crash, co nie? Wake! Crash jak Wake. Mi się kojarzyło, że Crash, ale Wake to... A to i tak on ma inną nazwę tutaj. Tutaj to on jest... Gentlemanem Kimberleyem. Kimberley... Nie wiem czemu mnie to śmieszy. Dobra. Bidoof. Ice Fang. Big Bang. Ty chuju. Ice Wind. Whismur. Nie wiem, póki co ci liderzy jakiegoś, kurde, wyzwania nie staną. Seal. Dobra, teraz to w sumie troszkę overleveled jestem, not gonna lie. Spodziewałem się, że będzie taki troszkę odstęp między 3 a 4. Dragon Pulse. Wow. No wracając, spodziewałem się, że będzie taki większy troszkę odstęp, bo Meilin miała chyba 29 największy. Myślałem, że to będzie, nie wiem, 32, 33. Dobra, no cóż, jestem overleveled, no nie chciałem być jakoś mocno, ale no... Tak wyszło niestety. Jeszcze 3 minuty materiału, myślałem, że to z 25 zajdzie na tym liderze. Coś jeszcze mogę zrobić? Mogę zrobić event z Team Galactic. W sumie chyba przy tym evencie będę mógł Pokemona złapać. A, to z chujem się walczy, dobra. Z nią chęcią ci najebie, chłopie, Ice Fang. Ty chuju, dobrze, no, co ty? Kurwa. Haha. Łatwo, dobra. Ampharos, Nic na to nie mam. Będzie mi jakieś pewnie Thunder Puncha czy coś. Chyba Virtusa wystawię z Frenzy Plantem. Kurde, przeżył. Starmie, no to zostaje, no i Frenzy Plant. I Delcati, no to oczywiście, że Delcati, bo to jego starter i Revenge. Dobra, jak zwykle nie byłeś jakoś trudny. Ja zauważyłem, że... nie wiem. Przecież ten randomizer jest strasznie łatwy. Póki co mam tylko 3 śmierci. Z czego pierwsza to była... jak popałem Jinx, druga to przy walce o drugą odznakę, nie, przed walką o drugą odznakę. Jeszcze straciłem Uffę, to takie troszkę, no, już nie pamiętam, jak te Pokémony straciłem, Boże.
Elo gościu, masz Lumiona, no to ja mam Dragon Breath'a. W ogóle macie mi też pisać w komentarzach jakieś pomysły na serię, jak macie. Może nie z Pokémonów, ale z jakichś innych gierek. Teraz poczekaj, że traktor przyjedzie. No to ten, możecie tam pisać właśnie te pomysły na jakąś serię z innych gierek, typu nie wiem, może jakieś gry indie macie fajne. Myślę, żeby, bo ogólnie bym sobie Dark Soulsy kupił. Sobie chyba niedługo kupię. Jadę sobie niedługo do, jak tak powiem, The Miasta. I sobie kupię PSC-ka. 20-30 zł i sobie kupię. Na Enebie chyba, bo na Enebie tam widziałem za 22 zł chyba jest czy coś. A na Steamie póki co to tam chyba 30 ileś na przecenie. Bo tam jest wyprzedaż ten, Bandai czy coś. I Dark Souls są na przecenie. Ale jeszcze będzie ten, letnia wyprzedaż, to może wtedy jeszcze będzie jakaś lepsza promocja. Dobra. I teraz Twisted, o Twisted Spoon zwiększył chyba psychiczne ataki, co nie? Tak jest, no to dawaj Virtusowi, kurde mać. Dawaj, nawalamy się z nimi, masz Belosoma, no to masz Belosoma i kurde nie masz Belosoma. Nieźle. Why are you gay? Why are you gay? Nie wiem, w ogóle ja to dzisiaj obejrzałem sobie, why are you gay, i mnie to zaczęło śmieszyć. Okej. To teraz mam z tymi psejdekami. Czy to jest ta sama droga, czy to już jest inna droga? W sensie, że to jest droga z tej rzeki. Tak, to już jest nowa droga. Dobra, czekaj. Wejdę sobie tutaj. Val Rakefront. Dobra, czyli to już jest nowa lokacja. Jeszcze się przekonam. Tak, dobra, to jest nowa lokacja. Zamykam oczy oczywiście. To jest PJ. Jigglypuff. Kontynuując. Chcę zobaczyć, jakie to jeszcze... Toxic Croak był. Oh my... O jezu, Dugong. Toxic Croak to był. Dobra, dobra. W dupie mam tą grę. W dupie mam. Dobra, no to 28 minut nagrania i w sumie co ja zrobiłem, odznakę i 3 pokemony złapałem. Świetna zabawa, czy tak to powiem. Ja mam chyba 60 tysięcy. Poszedłbym jeszcze w sumie se... Może odznakę se zdobyć jeszcze jedną. Hardcore, bo chyba już mogę. Jak mogę, to zobaczę. Znaczy zobaczę, czy mogę. Jak mogę, no to spoko, spróbuję może. Chyba, że w następnym odcinku dopiero zrobię. Aha, czyli najpierw muszę pójść jednak z tymi psajdakami walonymi na łeb. No cóż, niestety to jest troszkę ciulowe, I guess. Tu zaraz Defoga poznam. Znaczy Defoga poznam, dostanę Defoga. Niestety, nie lubię tego partu w grze. Z tą mgłą. I ten Defog. Defog to jest... Defog to mógłby być atak, ale nie jako HM, I guess. Ja myślę, że to jest nowa lokacja i to sobie Pokemona złapie, ale najwidoczniej to nie jest nowa lokacja i sobie nie złapie Pokemona. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i w ogóle wszystko. Możecie zostawić łapkę w górę, suba, komentarz i... Cześć!